te niewielkie pieniądze, które będzie teraz zarabiała pani Małgorzata Sadurska, to 90 tysięcy złotych. Ja powiem panu tak, niech zarabia nawet 900 miesięcznie, pod warunkiem, że w prywatnej firmie. Skoro jest tak kompetentna, jak pan mówił na początku, to dlaczego, niech mi pan powie, nie biją się o nią prywatne banki? Ja tego nie wiem, a być może będą się biły, panie redaktorze, tego nie wiem, zobaczymy. Na razie jest taka decyzja. Naprawdę jest to osoba o niezwykłych walorach, a przede wszystkim głównym walorem pani Małgorzaty Sadurskiej jest to, że jest rzetelnym politykiem, rzetelną osobą i uczciwą.